krótko pokażę mniej więcej o co chodzi w riffie, który zagrałem z orkiestrą. Gram w nim akord durowy, przesuwam go o ton, pod koniec gram 4 akordy durowe, też przesunięte o ton. Cały riff wygląda tak. Jest to bardzo proste. To jest najprostsza forma akordu durowego, którą każdy się uczy podczas grania. Barowy akord durowy, tak? Rozdrobniony na składniki w arpeggio. To się nazywa arpeggio, kiedy gramy akord po składnikach. Z pominięciem pierwszej tercji, bo ta powinna być tu. Potem przesuwamy. Ta tercja, gramy ją tutaj. Słyszycie? Oktawa. Przesuwamy tutaj i gramy w dół. Czyli... Cała niezwykłość tego... Niezwykłe brzmienie całości sprawia to, że ten riff jest w innej tonacji. To jest tonacja bluesowa. W tej chwili już nie pamiętam, jaki mam strój, ale załóżmy, że to jest E. Tutaj mamy, tak? No to jest E-moll bluesowa. Tak? A druga część riffu, którą gramy tymi akordami, jest w tonacji A mol, tylko wykorzystujemy z niej pochód dwa akordy grane na septymie i na sekście. To jest septyma, tak? Tutaj mamy tonikę. Tak naprawdę to trudno powiedzieć, czy jest jakaś tonacja tej drugiej części riffu, tej melodycznej. Za drugim razem, na samym końcu, kiedy gram, w ogóle porzucam tonację i gram akord. Akord, ten sam akord durowy podniesiony o ton. Znowu to samo. Motyw jest zaczerpnięty z gierek 8-bitowych, a wcześniej był zawarty w, nie wiem dlaczego, ale z jakichś powodów tak mi się kojarzy, że tak było, tak grało się fanfary gdzieś, nie wiem gdzie. Wybaczcie za moją ignorancję. Jestem laikiem, jeżeli chodzi o historię muzyki. Fanfary brzmią mniej więcej tak. Czyli gramy je po prostu w takiej pewnej modyfikacji, w parafrazie muzycznej. Mamy wrażenie takiego sukcesywnego zakończenia. No, to by było na tyle. Mogę wam jeszcze pokazać bardzo powoli, jak to powinniście zagrać. Kostkowanie. Spróbuję ująć wszystko.
używam tutaj kuskowania naprzemiennego, tylko bardziej technikę sweepingu, czyli... Ona zapewnia to, że można szybciej i płynniej zagrać potem przy przyspieszaniu BPM-ów. Dzięki za wysłuchanie, nara.